Sponsorem programu jest Orlen. Cześć, dzień dobry, to jest kolejny odcinek podcastu olimpijskiego i kolejna gościni, a w zasadzie powiedziałabym o niej gościuwa. Wicemistrzyni olimpijska, mistrzyni świata, mistrzyni Europy i wielka fanka Arsenalu, Katarzyna tak Zilman. Cześć, bardzo mi miło Cię widzieć ponownie. Wszystko się zgadza. Przyszłam tutaj z ogromną chęcią, bez wcale najmniejszego przymuszenia z Twojej strony. Bardzo się cieszę. Katarzyna, Kaśka czy Kasia? Obojętnie. Obojętnie. Może być Kasia, Kaśka, Katarzyna. Okej. Okay. Kasiunia czasami mówią, ale to nie, teraz to nie. Teraz to nie. Może jeszcze raz? Nie, jest wszystko okej. Okay. Zaczynamy sportowo, bo boję się, że jak polecimy życiowo, to nam czasu na sport nie wystarczy. Kilka pojęć. Nie dodałam tego, że te wszystkie tytuły osiągnęłaś w wioślarstwie. A więc pływacie łódką, pływacie do tyłu, to jest czwórka podwójna, więc jesteście w łódce cztery i każda ma dwa wiosła. Wszystko się zgadza do tej pory. Dokładnie. To teraz kilka pytań do ciebie. Mhm. Co to jest pierwsza dziura? W Polsce czy na świecie? Bo generalnie w Polsce mamy troszeczkę inną numerację niż się przyjmuje na świecie. First seat jakby to jest od dziobu się liczy. Dziób to jest przód. Dziób to jest przód łodzi jakby u nas, tak? Który płynie... Nie, no dziób, to jest tył, my płyniemy tyłem, tak? Więc on płynie, dziobie wodę, on jakby pierwszy przekracza linię mety. O, okay. Tak można sobie to zwizualizować. Okay. I to jest first seat, free seat, two seat and stroke, czyli szlakowa. Czyli jakby ja w tym momencie, osoba, która wyznacza rytm, tempo, wydaje jakby polecenia, takie jakby, wiesz, sygnały, żeby każdy mógł być synchronizowany i jakiś ten trening miał swój porządek, nie? Czyli szlakowa to jesteś ty, która na metę tak naprawdę... To jest pierwsza dziura, u nas tak się mówi, na to pierwsza dziura. Idziesz na pierwszą dziurę i idziesz na drugą, trzecią, nie? No, tak. Czyli ty jesteś szlakowa, to jest pierwsza dziura i ty na metę wpływasz ostatnia. Tak. Okej. Okay. I... To, co jeszcze na samym końcu wpływa na metę, to jest przód łodzi czy tył łodzi? No nie no, tył. Tył. Płyniemy tyłem do przodu, no. To jest tył łodzi, tak? Okay. Do tyłu się oglądamy. Nie mówimy, że oglądamy się do przodu, nie? Jak się oglądamy w linię, znaczy za metą, jak się oglądamy, no to się nie mówi, że no i oglądam się do przodu, tylko nie rozglądaj się do tyłu, nie? Okay. Są takie też polecenia, no bo też... Czyli tył łodzi pierwszy wpływa na metę. Tak. Okej. Okay. No to chciałam też wszystko uściślić, bo to jest trochę skomplikowane. Noskowa. Noskowa, czyli osoba, która pierwsza wpływa na metę. I u nas w osadzie to była? To była Agnieszka Kobus-Zawojska. Ona widziała jakby więcej z tyłu. Miała jakby cały wgląd na osadę, na wiosła. Mogła też poprawiać elementy techniczne, też więcej widziała w wyścigu, widziała po prostu dookoła, co się dzieje, tak? Mogła powiedzieć, na jakiej pozycji jesteśmy, co ewentualnie można by zrobić, żeby jeszcze przyspieszyć itd., nie? Czym się różnią te role szlakowej, noskowej i tych dwóch pozostałych? Dwóch pozostałych. One też mają swoje konkretne nazwy? To są konie pociągowe. Okay. Tak, to są konie pociągowe. Generalnie my wszystkie tworzymy jakby jeden organizm. Musimy się synchronizować, poczuć takie flow. Też głównie dlatego tyle czasu spędzamy razem na zgrupowaniach. To jest przed igrzyskami około 300 dni w roku. No i wiesz, siedzimy na przykład parę miesięcy w Portugalii. No i wtedy... Faktycznie się zastanawia, faktycznie wtedy się klarują te nasze role. I to nie jest tak, że ktoś jest ważniejszy, ktoś jest mniej ważny, tak? To jest wszystkie mamy taki sam jakby wpływ i impact na to, co się dzieje w łodzi, no bo osoba, która siedzi za mną, czyli jakby moja popierająca pierwsza, to była Maria Sajdak, no to ona musi wykonać idealnie to, co ja zrobię, żeby inne mogły to jakby powielić, nie? I wtedy. Jak ona coś źle zrobi, jakby przyspieszy, zwolni, nie wiem, zamuli, tak, to są takie różne nasze przywary, no to wiesz, cała osada może się wtedy pogubić, nie? No bo co, a ja sobie wtedy mogę z przodu robić cokolwiek, a i tak z tego nic nie wyjdzie, więc
No i tak samo dzisiaj się tyczy to Marty, która w szkole musi patrzeć i na Marię, i na mnie. No i Aga, która tam wszystko to z tyłu spina i wiesz, i dopracowuje ewentualnie. I też podkrzykuje. Głównie komendy wydaję ja na treningu, jest jakby też się z trenerem jakby podaje prędkości, różne takie, wiesz, cyfry, liczby, liczenie chwytów, powiedzmy jakieś ćwiczenia techniczne, no to też ja jakby to wydaję, no bo jakby to jest tak, żeby był po prostu porządek, żeby każda nie krzyczała jakby po kolei. No ale jak coś na przykład nie idzie przez jakiś dłuższy czas, no to wtedy po prostu mówi się, że stop na wodę i musimy sobie to wszystkie przegadać i wtedy każda musi coś powiedzieć od siebie, żeby to jakoś polepszyć. Ale też jestem takiego zdania, że nie ma co dużo gadać generalnie na wodzie, nie? Lepiej się skupić na robocie, a wszystkie żale powiedzieć w hangarze, nie? Czyli tam się nie kłócicie generalnie. Nie, tam jest robota, no i też trener musi spełniać swoją rolę i on tam ma swój megafon. I tam na motorówce obok. Tak. On z reguły płynie za nami jakby albo przed nami, obok. Nagrywa nas też często to razem. Omawiamy te nagrania po treningach. No to są... Wieślarstwo to jest bardzo techniczny sport, nie? I nawet... Czekaj, wtrącę się. Co ty masz tam do roboty poza wiosłowaniem? No, przecież powiedziałam przed chwilą. No, ale dobra, wydajesz komendy, liczysz tam te... Nadaję rytm. Nadajesz rytm, ale to robisz słownie, czy masz jakieś tam... Nie, no właśnie, chodzi o to czucie. Okej. To właśnie chodzi, żeby to flow poczuć, żeby znaleźć te 4 dziewczyny w Polsce. Ale masz jakieś przyrządy przed sobą, coś tam widzisz, no to dobra. Ja o to pytam. Dobra, ale to już jest, wiesz, to już są takie, że tak powiem, bariery, nie? No to jakie masz na przykład bariery? Ja czasami, jak jest finał, no to ja w ogóle wywalam wszystko, nie? I po prostu zdaję się na to czucie i właśnie o to chodzi, żeby znaleźć 4 dziewczyny w Polsce, żeby one mogły razem wsiąść do tej czwórki i po prostu jak jeden organizm popłynąć, nie? No a z tego, co ja korzystam na treningach, no to z reguły jest speed coach, czyli taki zegar połączony z GPS-em, bardzo dokładny, że tam praktycznie co chwyt, czyli co 2-3 sekundy dostaję nową aktualną prędkość średnią na 500 metrów, bo tak z reguły mierzymy nasze prędkości osiągane podczas treningu, czy też na zawodach, tak się to uśrednia. Bo nasz dystans olimpijski to jest 2 km, jedyny, nie? Więc dodałyśmy. Więc generalnie założenie jest takie, żeby jak najlepiej, jak najrówniej to przepłynąć, nie? Żeby wiesz, nie wyskoczyć, bo to łatwo 500 metrów pojechać na maksa, a potem szukać metod 1000, nie? No tak, kto steruje? A ja steruję też. Gdzie ten ster jest? W mojej nodze. I to jest jakiś co taki, nie wiem, wajcha, pedał, bo... No tak, to jest... Czyli nie wiedziałam, że będziemy takie elementy techniczne tutaj omawiać, żebym ci jakąś prezentację przyniosła, bo to tak ciężko sobie to uzmysłowić. No, nie, okay. No bo wiesz, no wszystkim się wydaje, okay, że wy siedzicie w tej łódce, macie 2 wiosła i wiosłujecie, a to wcale nie jest wiesz, takie proste. To jest okręt, mamy tyle sprzętu. To jest, wiesz, odsadnia. Na odsadni masz dulki. Te dulki też muszą być odpowiednio wyregulowane, żeby wiosła wchodziły w dobrym kącie, o dobrym kącie do wody, wychodziły z tej wody o dobrym kącie, tak? Mamy ster, wiesz, miecz, wszystko na rufie, czyli jakby z przodu przede mną, z przodu, nie z tyłu. No i jakby ja mam ten but, jest połączony linkami. Twój but. Tak, mój but ma z prawej strony, tak? Prawy but ma takie linki, które idą po całej długości łodzi do w środku, tam przez rufę, aż do tego miecza, który tam wystaje do wody, no i tam jest taki ster przy tym mieczu, który gdzieś ci skręca, no i też musisz sterując, musisz zdawać sobie sprawę, że jednak płyniesz do tyłu, no to jak, wiesz, jak dasz nogę w lewo, no to łódka pójdzie w prawo, nie? No tak. Czyli po prostu, albo to zależy też, jak ktoś sobie ustawił morza, to wtedy też na krzyż po prostu sobie, ale to nieważne już. Tylko, no kwestia jest taka, że tam łatwiej oczywiście mają na przykład takie osady ze sternikiem, tak? Które są ósemki, które gdzieś specjalnie siedzi sternik, no i on ma za zadanie też właśnie podkrzykiwać, ustawiać osady, no i przede wszystkim równo sterować, prosto, nie? No bo żeby w tym torze jak najmniej było tych odchyleń, tak? Często jest mocny wiatr, to naprawdę trzeba mieć
dobry kunszt tego, żeby to dobrze wszystko wymierzyć, wiesz, jeszcze na maksa jechać, nie? Jakby wysiłek, nie rękoma, tylko nogami. Nogami, przepraszam. No i tą nogą jeszcze nie dość, że się odpychać, to jeszcze ją odpowiednio w podjeździe, w tej fazie release tego odpoczynku, żeby ją rozluźnić i odpowiednio stopy ustawić tak, żeby łódka płynęła prosto jak po sznurku w torze, żeby nie nadrabiać tych dodatkowych metrów, nie? No tak, no bo dłuższa droga, no to więcej czasu zajmie. Tak. But jest połączony po prostu ze sterem linkami. No tak, tak to tak, można najprościej. Stopą prawo-lewo robisz wtedy? Tak. Okej, okay, wszystko jasne. Czyli musiałaś być świetna z fizyki. Nie, to nie jest jakaś wielka technologia ani nauka, nie, spoko, to nie, tutaj nie potrzeba doktoratu, ale też potrzeba dobrej komunikacji z kolei, no bo to głównie Agnieszka, odwracając się, szczególnie na treningu, czy jak jesteśmy na jakichś zawodach i są, wiesz, są te dni treningowe, no to jest bardzo dużo osad wokoła, żadna nie ma lusterek i nie widzi, co jest z tyłu, wiesz, ktoś płynie szybciej, to jest też takie prawo wodne, że musisz spłynąć temu większemu, szybszemu. Są specjalne tory, gdzie pływają ósemki, czwórki, dwójki, ale też nie ma tych torów, wiesz, nie wiadomo ile, więc czasami trzeba lawirować, nie? W tych, przeskakiwać z czwartego na piąty, pilnować, żeby się nie zaplątać w bojki po drodze, nie? Więc też tutaj zawsze Agnieszka musiała być czujna, czy tam nikogo, czy tam, wiesz, zaraz się na przykład tor nie skończy, czy nikogo nie wpłyniemy i po prostu mówić, kiedy, wiesz, kiedy możemy obrócić. Naprawdę, to jest dużo, dużo tego gadania. No a z reguły, jak są takie treningi, wiesz, na jeziorach w Portugalii czy w Wałczu, no to po prostu zakręty, nie? Trzeba mieć też obcykane i dobrze w ten zakręt wejść, nie? I wtedy na przykład ona wie, kiedy... Bo ona jakby najszybciej widzi moment, w którym można już skręcać albo się ewentualnie obróci. No i ona wtedy najwięcej zobaczę, jak się obróci, nie? Niż tam ja tam będę się za te trzy osoby gdzieś tam wychylać, nie? Powiedz, wiem, pani producentka powiedziała, że mam nie to nie wychylać. już ale musiałaś się wychylić, żeby ten zakręt zobaczyć. Łatwo jest się utrzymać w waszej łódce. Mówię o samym zachowaniu równowagi, bo ja kiedyś weszłam do kajaka Marty Walczykiewicz, no i w zasadzie weszłam i od razu wpadłam do wody, jak tylko ona go wpuściła. Jakbym weszła do łódki jedynki, to ja bym się utrzymała? Zależy, wiesz. Generalnie no, to parę miesięcy zajmuje, żeby tak poczuć tą równowagę i swobodnie się przemieszczać jakby na tej łodzi. Ale czy byś się utrzymała stojąc, tak? Nie, no siedząc. Stojąc, że jakby, że łódka stojąc. Tak, tak. Tak, ale no to jest... No to jest dość prosta sprawa, bo jeżeli byś zachowała odpowiedni spokój, jeżeli byś zachowała spokój, to byś się utrzymała, bo wystarczy trzymać te doręczne razem. I co trzymać? Doręczne. Mamy wiosło, które składa się z pióra. To jest w wodzie, czym się odpychasz od wody. Tak, tak, tak. Jest pióro, jest kołnierz, który się opiera o dulkę, tak? Czyli dulka to ta... To w co wchodzi to, w wiosło. To w co wchodzi wiosło, tak. Od odsadni jakby odchodzące. No i masz jeszcze doręczne. Czyli to co w dłoni to co trzymasz, nie? No i to ma tam około 3 metrów, więc to jak położysz generalnie na wodzie, to trzymając te doręczne razem blisko siebie, no to nie ma szans, że się wywrócisz, nie? Musisz... widzisz, te wiosła muszą być tak, o. I wtedy, wiesz, ta cała łódka chodzi tak, nie? Więc jak trzymasz wiosła stojąc, jakby... Łódka się nie przemieszcza, bo wtedy nie ma szans, że złapiesz raka tak zwanego, czyli wciągnięcie wiosła pod wodę i po prostu hamowanie z jednej strony, co przechyla z drugiej strony łódkę i wtedy no, trzeba mieć naprawdę doświadczenie, żeby się nie wywrócić z tej sytuacji albo ogromne szczęście. Więc stojąc, jakbyś zachowała spokój i słuchała wskazówek, to utrzymałabyś się na luzie. W waszej czwórce, tej olimpijskiej, tej, gdzie zdobywałyście Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Europy, wywróciłyście się kiedyś? Nie. Jakby to ciężko generalnie się na czwórce wywrócić, nawet zaczynając swoją przygodę z wieślarstwem. Nie wiem, czy słyszałam o takim przypadku. Może gdzieś przy pomoście, przy odbijaniu, dobijaniu, bo to są takie newralgiczne momenty, gdzie też trzeba zachować czujność, ale to nawet mi się nie zdarzyło.
Dobra. Na jedynce parę razy się zdarzyło generalnie wywrócić, nie? Podczas płynięcia. Szczególnie jak tam się uczyłam. Tobie też? Tak, tak, oczywiście. Tam, no parę razy tak było, że wiesz, mocniejszy wiatr, fale, ta fala często podbija to pióro, a jak próbujesz się wyluzować, no to te doręczne praktycznie musisz puszczać w podjeździe, nie? One muszą, po prostu musisz opierać tylko te ręce, żeby pióro było nad taflą wody, no ale masz się rozluźniać i po prostu, wiesz, wchodzić do wody jak najluźniej, żeby tam się z tym nie siłować. No a jak masz ogromny wiatr, to nawet jak trzymasz doręczne, to czasami potrafisz uderzyć o falę tak mocno, że doręczne na przykład wyleci, nie? I wtedy już jak masz jedno wiosło, to jest znacznie ciężej się, szczególnie jak łódka płynie, utrzymać. I faktycznie ostatni raz w 2000, chyba to był już, nie wiem, 16? To byłam, wiesz, młodzieżą mistrzynią świata byłam, nie? No to tak jakby gdzieś to wskazuje, że potrafię wiosłować, a jednak się wywróciłam. Wiesz, ludzie na igrzyskach się wywracają, jak są mocne warunki, także to też nie jest powiedziane, że ktoś się wywraca, bo jakiś ma brak umiejętności, nie? Więc no, proszę się nie zrażać, jeżeli ktoś się wywróci na łódce wioślarskiej, to jest... Normalka. Powiedziałaś o tych początkach, że zwłaszcza na początku się dużo wywracałaś. Jak wyglądały te twoje wioślarskie początki i w ogóle czemu wioślarstwo? Czemu wioślarstwo? No wiesz, ja byłam takim aktywnym dzieciakiem od zawsze. Po prostu uwielbiałam wszelką formę rywalizacji. Nie? I gdzieś od tych czwartków lekkoatletycznych, takich zawodów międzyszkolnych, wiesz, poprzez jakieś tam bieganie chociażby dookoła bloku gdzieś w wieku 6-8 lat, nie? No to po prostu potem grałam w piłkę nożną. Więc miałam trochę tego sportu już takiej ogólnorozwojówki liźnięte. No i mój bratanek, czyli syn mojego brata, który jest notabene w moim wieku, to trochę śmieszna sytuacja, wiecie, jak są podwórka i moja mama gdzieś tam nas wyprowadzała, że tak powiem, tak, że wychodziła z nami, no to on leciał i krzyczał babcia, babcia, a ja mamo, mamo, no to co te dzieciaki, nie wiedzą, nie mogło się zdecydować. Także my się wychowywaliśmy razem, no i jak on zaczął wiosłować, ja gdzieś tam poznałam jego towarzystwo, jakieś koleżanki, no i one tak mówią, weź, no, bo tam potrzebujemy jednej dziewczyny, żebyśmy czwórkę na Mistrzostwa Polski złożyły, bo tam ze sterniczką chciałybyśmy zrobić, nie? A ty tam, widać, że byś, może byś chciała, byś się tam nadała, nie? A ja tak mówię, wiesz, no mam jakby coś to robić, nie? I tu, i to, tamto, nie? Jakieś tam biegi, nie biegi. Ale w końcu jak poszłam na tą przystań, tak bardziej w celach towarzyskich, że tak powiem, no to jak mnie ten trener zobaczył, to po prostu... No, już mnie tam zakneblowali mnie, no. No i tak też dużo mi to dało, że ta cała infrastruktura tych szkół mistrzostwa sportowego, którą mamy w Toruniu, no to mi pozwoliło wejść w taki tryb bardziej spokojnego przygotowywania się, nie? Do życia, że tak powiem, wiesz, taka organizacja, systematyka, te dzieciaki razem chodziły do szkoły, razem trenowały, wiesz, ta szkoła też była trochę sportowa, więc tam trener też mógł pilnować, nie? Zamiast WF-u było też wioślarstwo, więc w końcu nawet potem, jak już nie chciałam trenować, to i tak nawet mnie trochę zmusili, że tak powiem, no bo musiałam przejść z klasy do klasy, nie? No i w końcu ja chyba miałam te 17-18 lat, to tak się skonkretyzowałam, że to jest ten moment. To był chyba 2012, no to tak, to miałam 17. No to już tak wtedy tak poważnie zaczęłam trenować już nawet w 11, że tak powiem. No, tak już tak musiało mi to z półtorej roku zająć, żeby dostać się właśnie na te Mistrzostwa Europy juniorów. Tam zdobyłam swój pierwszy medal z moją partnerką z Torunia też. Bo wtedy w ogóle na długich wiosłach pływałam, czyli takim pojedynczym, nie? Wiośle. Każda ma jedno wiosło i wtedy ono jest dłuższe. Tak, jedno jest dłuższe. No. Więc tak się parami wtedy się dopasowywało, nie? Do tych osad w juniorze. No i od tego 12, 14 i 15 to był, ile już miałam lat? Wtedy to już byłam po liceum. 20. To skończyłam liceum właśnie jakoś, nie? Czy tam pierwszy 19 rok? 19 matura, tak, nie wiem. Wiesz, właśnie jak już skończyłam tą szkołę i tak
I tak wtedy pomyślałam, no ja moim marzeniem generalnie, żeby zdobyć medal olimpijski, to od zawsze, nie? Które igrzyska były pierwszymi, które obejrzałaś? Oj, które obejrzałam, no wiesz, no to tak już jako taka świadoma zawodniczka, no to się bardzo ekscytowałam igrzyskami w Londynie. Ale jako dziecko? Jako dziecko, no to wiesz, ten Pekin, już człowiek oglądał jakąś tam wcześniej siatkówkę, prędzej jakieś skoki narciarskie, czy Justynę Kowalczyk, o Otyli się słyszało, tak? No to takie rzeczy już chłonęłam, że tak powiem, nie, za dzieciaka. A u ciebie w domu oglądało się sport? Generalnie tak. Pochodzisz ze sportowej rodziny? Znaczy tak, no tata tam lubi właśnie się siatkówkę włączyć, na przykład żużel, słuchał, czego osobiście nie lubię żużla, pochów ze Storunia, więc raczej powinno. Ups. Może nigdy, wiecie, w ogóle nigdy nie było, może muszę w końcu pójść i wtedy się zakocham. Zawsze tak mówią, że na żużel to trzeba iść, ale jakoś mnie po prostu to nie pociągało aż tak bardzo. No i tak, raczej się o tym sporcie mówiło i też jakby wszyscy byli podekscytowani tymi moimi jakby młodzieńczymi wyczynami, no bo ja wiesz, biłam jakieś rekordy szkoły. Gdzieś wygrywałam. Ale niekoniecznie we wiosłach te rekordy. Nie, mówię o jakimś tam bieganiu, skakaniu, takich bardziej, wiesz, lekkoatletycznych rzeczach, nie? Powiedziałaś mi w rozmowie prywatnej, że właśnie chcieli cię powołać w ogóle do kadry, do klubów w bieganiu. Jaka była ta twoja historia lekkoatletyczna? Nie chcę się o tym gadać. Chcę dojść do tego, że jesteś niedoszłym aniołkiem. Jestem niedoszłym aniołkiem. No tak, no to jest tak jak ci powiedziałam, w wioślarstwie bardzo poczułam się jakby zaopiekowana, miałam więcej takich, lepszy start w ten sport, tak? A w bieganiu jednak trzeba by było takie coś ekstra dać od siebie. Bardziej chciałam cię zapytać o to, że miałaś właśnie rekordy nie tylko szkoły, tak? O tym mówię, o wyniki tak, swoje. No miałam rekordy nie tylko szkoły. Chyba 3 razy z rzędu wygrałam te czwartki lekkoatletyczne w Toruniu. Gdzieś nawet byłam w Warszawie na finałach. 2 razy chyba, chociaż tak naprawdę nie pamiętam, to wiesz, 4-6 było. Tylko wiem, że byłam dość pożądaną młodziczką na tamte czasy. Nawet bym powiedziała, że byłam na jakichś obozach paru. Tylko no tak się po prostu ułożyło, że nie byłam w stanie tego kontynuować, nie? Żeby tam to był problem z dojazdami i generalnie, tak jak powiedziałam wcześniej, z takim spokojem w przygotowaniu i systematycznością. No troszeczkę czasami naprawdę tam wtedy mocniej żałowałam, nie? I już tak czułam, że no to jednak troszeczkę może lżejszy sport, nie? Tu bieganie. Co? No wiem, że teraz mnie zjedzą, zaraz mnie Ania Kiełbasińska zje i generalnie wszyscy, ale nawet ci trenerzy jak usłyszeli, że idę na wiosła, no to też mi odradzali, bo kontuzje, bo to jest ciężki sport, bo to trzeba, wiesz, to zawsze był też taki mit tego, że wioślarze są ogromne, że wioślarze muszą być ogromni, nie wiadomo jak, wiesz, potężni, wszerz, wzdłuż, zasięgi ramion, nie? I to był taki mit. I ludzie też mnie tak nawet straszyli tymi. Nawet teraz mi się wydaje, że straszą często. A szczególnie, że jak już mylą z kajakarcą, to w ogóle barki, wiesz, ręce. No, a to w ogóle jest mit totalny. Przecież nasze mistrzynie olimpijskie, tak? Czy nawet te medalistki z Londynu, Julia Michalska, Magda Fularczyk, no to one, wiesz, one są moich gabarytów. Magda to w ogóle niższe. Drobinka. Słucham? Magda to w ogóle drobinka. No, wiesz, drobinka teraz może ci się wydaje, ale ona, wiesz, ona naprawdę to był czysty mięsień, jest to czysty mięsień chodzący, nie? To po prostu było, wiesz, taka mocno naprawdę wypracowana sylwetka. Ja bardzo, bardzo mocno to podziwiałam, szczególnie je wtedy w tym Londynie, czy to właśnie Julię, czy Magdę, bo no to był taki mój, wiesz, wzór do naśladowania, nie? Że to po prostu się da, że wiesz, że są Polki na igrzyskach i zdobywają medal, a potem w Rio, jak Natalia Mada i Magda Fulaczek zdobyły to złoto, to w ogóle, wiesz, to żeby dostać się do kadry seniorskiej, to było największe marzenie, nie? Wtedy, w tym 15, pamiętam jeszcze, jak one już tak naprawdę bardzo dobrze pływały i miały jakieś tam rekordy, nie rekordy robiły. To wiesz, to my mimo to, że byłyśmy młodzieżowymi mistrzami świata, to w ogóle nie miałyśmy tam podjazdu, nie? Żeby się gdzieś na w ogóle zapukać, nie? Także to były fajne takie czasy wtedy tego wzajemnego napędzania się, nie? I takie tych idolek, nie? A jak spotkałaś się pierwszy raz, to było: dzień dobry pani Magdo, Kasia jestem? A, to jest pierwszy raz, no to...
jak już się jest gdzieś juniorką w kadrze, no to gdzieś spotykasz je na przykład na pomoście czy coś, no to tak... Potem się przedstawiasz później już, tak jak gdzieś się zakręcisz, może nawet na jakichś tam regatach, nie? Nie, chyba faktycznie. Na pani chyba nie mówiłam. Czy byłaś speszona? Ale byłam speszona generalnie, nie? No bo to tak jak ci powiedziałam, gdzieś jak spotyka się tych swoich idoli, no to jest to zawsze trochę taka trema. No, tak. Pamiętam, że musiałam jakby się wykazać też, jakby chciałam się nawet wykazać szczególnie, nie? Gdzieś na tych pierwszych obozach, żeby dostać taki, wiesz, żeby być klepniętym, nie? Jako powiedzmy porządna zawodniczka, nie? Jakieś tam... Może walczyć. Tak. No, jakby potem... Nie wiem, czy ja tak mogę mówić, nie? Ale potem właśnie też fajny dostałam feedback już parę lat później od Magdy właśnie, czy od Julii, które też właśnie powiedziały, że mimo to, że nawet Magda była trochę surowa, żebym tak powiedziała na początku, że tak powiem, to tak czy siak gdzieś ten potencjał bardzo... Dostrzegła. Dostrzegła, że tak powiem. Także to było dla mnie takie w ogóle, wiesz, ukoronowanie po prostu moich starań. Wrócę jeszcze do tego, do tej lekkiej, do piłki nożnej i do wioślarstwa. Czy z perspektywy czasu jesteś mistrzynią świata, mistrzynią Europy, wicemistrzynią olimpijską, a więc osiągnęłaś, no powiedzmy, wszystko. Już absolutnie. No, złoto olimpijskie można osiągnąć. No tak, no ale generalnie wszystko w sporcie. Czy żałujesz mimo wszystko, że nie zostałaś piłkarką albo lekkoatletką? Nie, no teraz to nie. Wtedy żałowałam trochę, bo... Wtedy kiedy? Wtedy, jak był ten przełom tych właśnie 16-18 lat, jak miałam, no to trochę żałowałam, że ojejku, no wiesz, ta lekka jest jednak bardziej popularnym sportem, idziesz na to wioślarstwo, nawet sama nie wiedziałam, na co idę, tam na co się pisze. Dopiero jak się dowiesz, jak tą łódkę usiądziesz i jakby poczujesz to wszystko. Także no to nie ma co się oszukiwać, nie, że to... Jak jest się dzieciakiem, no to każdy chce być, wiesz, piosenkarką czy sławną atletką, nie? To nikt raczej wtedy jeszcze nie słyszał o wioślarzach nawet, nie? No bo przecież i tak mieliśmy tych naszych dominatorów, tak? Tak, Pekin 2008. Nic tam nie dzwoniło, nie? Ale to, no wiesz, no to jest takie, no nie wiem, czy komukolwiek, no ale większość osób, jak je zapytasz, to też tak średnio może dzwonić, jeżeli nie jest się dziennikarką sportową. Ja jeszcze nie byłam, a już kojarzyłam. Dobra, no już byłaś w tym sporcie. Jak już do Wałcza jeździłam i wiem. Jak do Wałcza jeździłaś, no to tym bardziej. No musiałaś kojarzyć, nie? Ale no to no... No tak. No wtedy było to, że tak powiem, no bardziej chyba pożądany sport, tak? No i też się wydawał może trochę lżejszy. Bo nawet jak zaczynałam trenować wioślarstwo, to te treningi są naprawdę okropne, nie? To są takie długie godziny gdzieś jakiegoś monotonnego wysiłku, nie? A jednak w tej lekkiej coś się bardziej dzieje, gdzieś tam poskaczesz, pobiegasz, trochę się rozciągniesz, tutaj poświrujesz, sprint zrobisz, nie? A odnalazłabyś się jako aniołek Matusińskiego w naszej sztafecie 4x400? Ciężko mi tak powiedzieć, ciężko mi tak... Bo biegałaś na 300, nie? Jako małolata. Tak, specjalizowałam się w tych 300 metrach wtedy faktycznie, no, więc widać, no, droga prosta była do tych aniołków naszych, ale to... Nie, jakby tak mentalnie. Mentalnie? No. Myślę, że akurat mental to dowożę i nic by mnie tam raczej nie zaskoczyło, bo mentalnie w wioślarstwie też trzeba dowodzić i wiesz, dowozić i wiesz, tak jak pływałam w czwórce tyle lat, to w sumie nie wiem, co jest cięższe, czy wiesz, pływać ze sobą cały czas i jakby... iść na kompromisy, tak bardzo dużo chodzi na te kompromisy jednak, tak? Dochodzi do tych kompromisów i generalnie funkcjonować ze sobą, budować tą drużynę, budować, wiesz, właśnie mentalność, to wszystko dookoła tego startu, tak? Żeby mieć to zaufanie, poczucie bezpieczeństwa, naprawdę to milion elementów w to wchodzi, a jednak takie aniołki Matusińskiego, no to wchodzą
raz na jakiś czas po prostu się spotykają, żeby tą sztafetę przebiec gdzieś w jakimś obozie, nawet nie wiem do końca jak to wygląda. No czy pałeczkę no tak, po prostu przekazać, muszą zmiany pałeczkę zrobić. Przekazać. Ja wiem, że to jest jakaś tam też pewnie technicznie sprawa do ogarnięcia, nie należąca do najprostszych. No bo weź, biegnij w finale takiego, nie wiem, finału olimpijskiego, no i podaj dobrze tą pałeczkę, albo i ci, nie wiem, wyskoczy ta pałeczka, no to też jest dość newralgiczna sprawa, no tak samo. Tak samo jak u nas z tymi wiosłami, nie? Więc ty mi może odpowiedz na to, co byś wolała, czy przez cały rok jakby to dopieszczać, ten mental, to wszystko, czy tak raz na jakiś czas się spotkać i co według ciebie jest? Wiesz, ja uprawiałam taką dyscyplinę, gdzie ja musiałam dopieszczać przez 7-8 godzin dziennie każdy element. Ale czekaj, ale siebie. No siebie. Siebie, ale ja mówię tutaj o pracy w drużynie. Ja potem byłam w zespole też, okay. Więc tam musiałyśmy wzajemnie. I wy jakoś wtedy też? Och. My spędzałyśmy 8-9 godzin na sali, żeby każdy element dopracować do perfekcji. Ale akurat dla mnie dochodzenie do perfekcji, myślę, było zdecydowanie łatwiejsze niż szybkie bieganie, więc tutaj byłby ten problem. Ale nie o mnie, a o tobie. Ale biegaczki też muszą dochodzić do takiej perfekcji, nie? A my w ale jeszcze szybkim trzeba trochę być. Trzeba być szybkim, mieć parę, wiadomo, tak jak i u nas, ale u nas też przede wszystkim to, co my trenujemy, to dochodzenie do perfekcji, nie? Tak jak ty trenowałaś ten każdy element ułożenia stopy, wybicia się, no to my tak samo trenujemy każdy element tego... Ty też to ułożenie stopy musisz tam... Też muszę trenować ułożenie stopy, ale bardziej ułożenie całego ciała, no bo ja wysłuję naprawdę, wiesz, ten ruch jest złożony z każdego praktycznie mięśnia w ciele, nie? To jest taka dźwignia założona na wodę i musisz się skupić na tym, żeby tą łódkę przepchnąć, a nie przepchnąć wiosła w wodzie, nie? I wiesz, też jak masz 4 osoby, 8 wioseł i one te wszystkie te wiosła muszą razem wejść do tej wody i tą łódkę po prostu wybić, nie? Z tej, bo ona musi wyskoczyć praktycznie ta łódka, nie? To jest... Można mieć i siłę dwóch chłopów, że tak powiem, a mielić w tej wodzie, to no to nic ci to nie da. Aniołek, to jest to słowo klucz, od którego się chciałam odbić, bo wydaje mi się, że ty aniołkiem nie byłaś. Czemu ci tak wydaje? Nie wiem, no. Tak mi się wydaje. Ale w jakim aspekcie? No w takim młodzieżowym dojrzewania. Aspekcie. No, byłaś kujonką? No. Kujonką? Co to w ogóle za brzydkie słowo używasz? No nie wiem, no tak na niektórych tak się mówi. Nie. No kiedyś, no, przynajmniej nie. W moich czasach tak się nie, mówi. Generalnie to nie było mi po drodze do szkoły, szczerze mówiąc. I nie wiem, czy generalnie z tego powodu się nawet cieszę. Nie chcę, to właśnie wiesz co, ciężko mi jest takie podcasty ogarniać, bo to bardziej edukacyjnie. Oj, przepraszam, telefon mi spadł. Nie szkodzi. Bo to tak edukacyjnie nie zabrzmi. Ale w ogóle nie ma być edukacyjnie. Nie ma być edukacyjnie. Nie. Wiesz, nie o to chodzi, ma być szczerze. Szczerze. I od serca, i otwarcie. I wiesz, bo to też zaraz ktoś może zobaczyć, o, no to by ci się przydała szkoła, byś cię wypowiadała lepiej, nie? Ja uważam, że się wypowiadasz znakomicie, że jesteś naturalna, szczera i otwarta. Także wróćmy do tego tematu i nie edukacyjnie. Nie wychowawczo. To szczerze. No wiesz, no... A jakoś tak... Ta szkoła po pierwsze tłamsi młodego człowieka, moim zdaniem. Nasz jakby obecny system takiej edukacji jest ciężki pod względem tego, żeby się poczuć indywidualnie dobrze ze sobą. O, że tak powiem. Nie? A jakoś zawsze byłam taka trochę... Trochę miałam taki jakiś pewien poziom sprzeciwu na to, żeby się tak wtapiać w otoczenie i iść po prostu jak taki wół i ładować te wszystkie rzeczy, które jakby... Oj, wiesz, ja tak nie do końca mam przygotowaną odpowiedź na to, ale no nie było mi po drodze generalnie z takimi, żeby być i to właśnie tutaj... brana za przykład, nie? Że tak powiem, nie? To nie było, to nie u mnie. Generalnie też nie jestem tego jakby, wiesz, do końca dumna, bo nie mówię, że wszystko w tej szkole jest złe i naprawdę też potem trochę żałowałam, że gdzieś mnie nie było, bo fajnie mogłabym się czegoś... Szczególnie jak jest fajny nauczyciel, nie? Na przykład mnie też uratowało to, potem już liceum dopiero tak spotkałam taką nauczycielkę od polskiego, panią Lorenz, która po prostu cudownie pokazywała raczej jak żyć i wiesz, opowiadała o wszystkim z serca i wszystko nagle miało sens i cztery nogi, nie? Jakby wiesz, mógł biec jak gepard przez pustynię i wiesz,
To totalnie się tak wtedy poczułam, jak, ale to już było za późno, no to był ostatni chyba mój rok właśnie przedmaturalny, ale to właśnie dzięki niej tak jeszcze pokochałam, wiesz, w ogóle jakieś pisać różne rzeczy, nie? Bo ja też nawet sobie teraz sama lubię pisać, na przykład tak, czasami jak napiszę post na Instagramie, to mi się nie zmieści, wiesz, no. To mi się nie zmieści w tej rubryczce i muszę robić zdjęcia z tego, ale to też od czasu do czasu mi się tylko zdarzy. Jednak myślę, że w takiej szkole jako takiej, no to bardzo ważni są nauczyciele, generalnie pedagodzy, tak? Ja też spotkałam super, jeszcze w tej wcześniej, w podstawówce spotkałam WF-istkę, która też pomagała mi, czasami mnie brała do siebie do domu, gdzieś pokazywała jakieś rzeczy z matematyki, gdzieś z angielskiego. O, ja na przykład zawsze angielski lubiłam, to też na to się nie buntowałam, nie? Trzeba było się nauczyć słówek, o Boże, wszystkich słówek się nauczę, nie? W gimnazjum chodziłaś tylko na angielski i na WF? O, nie, w gimnazjum już chodziłam do szkoły mistrzostwa sportowego, to nie musiałam chodzić na WF, tylko na treningi po prostu. To kiedy byłaś obrażona na tą szkołę, kiedy do niej nie chodziłaś? To bardziej podstawówka to była, nie? Bardziej podstawówka, ale to też właśnie wynikało, jakby tam bym powiedziała, z pewnych takich problemów w domu, nie? No, bo tam gdzieś tych pieniędzy może brakowało. Ja nie do końca byłam, wiesz, przygotowana gdzieś. Te dzieci też są okrutne, no, czasami się wyśmiewają, a jak ci tam czegoś brakuje, no, więc to był raczej taki powód tego, że do tej szkoły właśnie nie było mi po drodze, nie? Ale z jednej strony mówię, trochę się cieszę, bo gdzieś mam to, bym powiedziała, takie bardziej indywidualne to myślenie, takiego trochę nabrałam tego toku myślenia, jak co i jak robić, żeby się nie zatracić, a z drugiej strony trochę żałuję, że też ten okres tej największej plastyczności mózgu, którą mogłabym wykorzystać jeszcze na jakieś takie podszkolenia się w różnych językach, czy chociażby właśnie w tym polskim, bo bardziej jednak taki humanistyczny styl prezentuje, mi się wydaje, bo chociaż matematykę też polubiłam dzięki, w ostatnim momencie polubiłam matematykę dzięki Matemaxowi. Dzięki czemu? Matemax to jest taki gość, który po prostu gdzieś, nie wiem, co na YouTubie chyba. On na YouTubie tłumaczył po prostu matematykę. I ja, żeby do tej matury się przygotować, bo totalnie no nic jakby nie... Skrobałam. I dopiero wtedy mi olśniło, rozumiesz? No gość po prostu, ktoś na YouTubie, gość mi wytłumaczył pewne zagadnienia i tak krok po kroku, tak po prostu wszystko się stało proste, nie? Ja byłam po prostu, dlaczego dopiero teraz, nie? Bo to też ten internet dopiero wchodzi, to nie było takie jeszcze oczywiste, że na YouTubie możesz, wiesz, się nauczyć, jak skręcić szafkę, czy jak zrobić oprogramowanie do czegoś, bo tak naprawdę teraz wszystkiego możesz się nauczyć na YouTubie, nie? A wtedy po prostu tak jakoś... Właśnie nie wiem, czy to było na YouTubie, czy to nie była jeszcze jakaś inna strona, ale gość się nazywa Matemax, któremu też bardzo dziękuję i chyba bardzo dużo osób mu dziękuję, bo gdzieś po internecie tych ludzi z mojego rocznika bardzo dużo też spotkałam. Dzięki niemu zdałaś matmę. Tak, tak, można powiedzieć, że dzięki niemu zdałam matmę i to całkowicie za free. Bo ty normalnie maturę masz, ty studiujesz, prawda? Tak, 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 jakby to nie jest tak, że ja totalnie za podstawówkę i koniec, jakby zaprzepuściłam, teraz będę tylko wyjątkowe myślenie, żadne tam ogłupianie, nie? Media. Nie, we wszystkim trzeba mieć umiar, także... Także tak. Czyli ty już masz licencjat, czy...? No, już prawie. Jakby to jest ten moment, gdzie właśnie piszę trochę o sobie, ten licencjat, to jest takie, wiesz, na WF-ie. Jaki masz tytuł pracy? No, daj mi spokój jeszcze, tak? Czekaj. To... Ale masz tytuł, czy nie? No, prawie jest już, prawie już jest wszystko. Ale czyli coś. Ale o czwórce i... Zapytaj się we wrześniu, kiedy to się zdaje, tak? Te licencjaty? Kiedy w czerwcu, nie? No to zapytaj można się w czerwcu. We wrześniu. Tak? We wrześniu są drugie terminy, nie? Tak, tak. To tam kiedy się dogadasz? Kiedy się dogadasz? Nie, no spoko. Ja jakby na czerwiec teraz się planuję już przygotowywać. No ale to teraz miałam ciężki okres, tak? Miałam kontuzję, tak. Rehabilitacja, zmartwienia. Jak możesz się pytać o takie rzeczy? No nie, no bo jak mówiłaś, możesz? Że piszesz, że w czerwcu się bronisz, no to myślałam, że tytuł może już masz, ale w sumie...
Nie, no w sumie jest dopiero listopad. No właśnie, nie, wszystko będzie. Mi się pomyliło. Ja myślałam, że jesteśmy w okolicach marca. Ale już jakby mam pewien zarys tego, co chcę zrobić. Już muszę informacje od trenera tylko wyciągnąć jeszcze i tego, co będę miała z mojego polara. Co wyciągnę. Z polara? A z tego... Zegarek sportowy, zegarka, który tak, tam, tak, wiesz, masz dzienniczek, wszystko tam się dzieje, nie? Możesz sobie zobaczyć, co robiłaś 20 listopada 2019 roku. Nie, no to masz już gotowca. Bez przesady. Trzeba wszystko będzie trzeba dopieścić. Przeanalizować. Powiedziałaś o tych ważnych nauczycielach na twojej drodze. I generalnie chciałam zapytać, czy uważasz, że sport cię w jakiś sposób uratował? To po pierwsze. A po drugie o takiej najważniejszej osobie, która uważasz, że ci najbardziej pomogła. No tak, tak. Twierdzę, że sport mnie na pewno uratował. Jakby to była moja... To była moja linia od zawsze i to, że w pewnym momencie faktycznie zaczęło mi iść tak, jak sobie to przewidziałam, tak jak sobie zaplanowałam. Gdyby w 2015 roku, gdybym nie napotkała na Jakuba Urbana, mojego trenera, który mnie trenował aż do Igrzysk Olimpijskich w 2021, i który by wtedy nie powiedział takich fajnych rzeczy, że no dajcie rok do mnie i do mojej ówczesnej osady wtedy, generalnie do tej grupy młodzieżowej, którą się zajmował, no to powiedział tak, dajcie sobie rok tylko i wyłącznie na sport. Zobaczymy, co z tego będzie. Jeżeli nie, to trudno, a tak, no to wtedy dopiero po tym roku będziemy w stanie określić, co będziemy, jaki mamy kierunek na przyszłość, nie? No bo to wiesz, że w sporcie w tydzień czy dwa nie zbudujesz formy, nie? No i wtedy ja faktycznie miałam taki moment w życiu, że w ogóle wiesz, jak byłam w Toruniu nawet, no to ja tam dojeżdżałam na dwa razy dziennie na trening, na przystań rowerem, tam ileś, nie wiem, z parę kilometrów. Trenowałam cały czas jak głupia w zasadzie, nie? Robiłam takie treningi od na jedynce, czyli jak przebranżowałam się z tych długich wiosen na te krótkie, to też do tej pory czuję trochę trochę skrzywienia, ale tak, to on sobie tak jakby ukierunkował, jakby tak w takie zawodostwo weszłam, że bez jakichś, bym powiedziała, bez lania wody, nie? Że trenuję, ale no nie wiem co dalej, tylko po prostu trenuję, tak, trenuję, idę w to, zobaczymy. I faktycznie po tym roku, to wczoraj był 2014, chyba w grudzień jeszcze, czy tam listopad, nie wiem, jakoś tak to było wcześniej. No i w 15 pierwszy raz zdobyłyśmy młodzieżowy medal złoty, Mistrzostwo Świata. U23 i wtedy pamiętam ogromne emocje moje. Po tym pierwszym medalu po prostu płakałam jak głupia, po prostu, to wiesz, to jest, to było coś, nie? To nie było jakieś przypadkowe, to po prostu musisz, wiesz, być najlepszym na świecie w swojej kategorii. To było dla mnie tak dopingujące, tak energetycznie, cudownie poskładane, że dało mi naprawdę te skrzydła na te następne lata, nie? I tak mi się wydaje, że to jakbym miała mówić o najważniejszej osobie, no to bym musiała powiedzieć po prostu o nim, nie? Że on przez te pięć lat następnych no sprawował taką, wiesz, opiekę i nie tylko sportową, ale też dydaktyczną, bo nie wiem, rok czy dwa lata później wziął mnie też na taką rozmowę prywatną i powiedział, że słuchaj, ty możesz być kim chcesz, jakby, nie? Tutaj, ty nie musisz się w ogóle, ja wiem, że ty się nie kryjesz, ale jakby co, to wiesz, ty przy mnie nie musisz się jakby martwić o to, że wiesz, że masz dziewczynę, że to, że tamto, wiesz, jako pierwszy dorosły wtedy, no bo ja już też miałam 20 lat, ponad, około 20 lat miałam, no to też już jakby dzieckiem nie byłam, ale jako pierwszy taki dorosły człowiek wyciągnął tą rękę do mnie, że jakby wiesz, mogę być kim chcę przy nim i jakby porozmawiał ze mną o tym, nie? To było w ogóle takie wow, już tak, no, teraz goście, to już w ogóle mogę ci oddać, wiesz, swoje płuca, no, wiesz, i wszystkie mięśnie, które mam i no, będę ich używać jak najlepiej, żeby zdobywać te laury razem, nie? No i tak okej, ale nie mogę tylko o nim powiedzieć, nie? No bo wcześniej właśnie była ta WF-istka,
która pierwsza gdzieś zauważyła ten mój potencjał sportowy i zabierała na te zawody wszelakie. Później był Tomasz Lisewski, to jest ten pierwszy trener, który mnie na przystani wioślarskiej w Toruniu zobaczył. I łańcuchem przywiązał. Tak, łańcuchem przywiązał i od tego juniora do tego stanu młodzieżowego mnie wysłał. Jakby i prowadził i też bardzo, bardzo mocno walczył, żebym została w tym wioślarstwie, bo gdyby nie on, to bym pewnie w ogóle w tym wioślarstwie nie została, nie? Byłem naprawdę zaangażowany mocno, wiesz, jeździł, wiesz, do domu przyjeżdżał, mówi, nie, no chodź, zabieram cię, nie? Jakby, wiesz, to było takie też muszę mu oddać tutaj dużo. No i potem jeszcze mój trener Mariusz Szumański, który jest do tej pory moim trenerem klubowym i też on mnie już wprowadził w takie seniorskie pływanie. Gdzieś też jest takim ogromnym stoikiem, dał mi takie poczucie wiesz, spokoju, opanowania, gdzieś takiego też na pewno lepszego technicznego wiosłowania, nie? Bo on jest też trenerem kadry, chyba już nie chcę teraz skłamać, ale około 20 lat będzie trenerem kadry młodzieżowej w Polsce, w Polskim Związku Towarzystw Wioślarskich, więc zna się na rzeczy. Powiedziałaś o trenerze Urbanie, że on wyciągnął do ciebie tą dłoń też w tym kontekście ludzkim, życiowym, że wiedział, że ty wolisz dziewczyny. A jak to było wcześniej? Kiedy ty w ogóle odkryłaś w sobie to, że pociągają cię dziewczyny? I czy to też miało wpływ na jakiś twój bunt i tego nie. typu historię? Uwielbiam takie pytania. To po prostu ale moje, nie, wiesz co, nie, bo ja uważam, pytania. Bo nas ogląda dużo młodych ludzi, tak? I podejrzewam wieku dojrzewania, którzy też w sobie odkrywają to, czy wolą dziewczyny, czy wolą chłopaków, tak? I tak, tak dalej. No wiesz, ja... Więc myślę, że to jest dla nich dość istotne i wartościowe to, co teraz powiesz. Tak, ja bym się na tym po prostu nie skupiała tak bardzo i... A zauważ, że już kończymy powoli. Generalnie tak. My już kończymy sobie. Tak. No to już jakieś orędzie do narodu teraz, tak? No nie, no chciałabym dowiedzieć się, jak ten proces u ciebie wyglądał. Okej, okay, ja mam 28 lat. Nawet można powiedzieć, że to było jakieś 14 czy tam 10, 13 lat temu, tak? Kiedy to tam się... Kiedy są te takie, wiesz, swoje pierwsze uniesienia miłosne ludzie przeżywają. No i to jest naprawdę różnie. Moim zdaniem nie można się na pewno bać takich rzeczy po prostu, bo wtedy nawet nie to chodzi, że ja się bałam, tylko jakby w ogóle takie są default ustawienia, jakby, że są takie fabryczne ustawienia masz, że no to coś jest nie tak, nie? Jakby, że w sensie, że nie, że coś jest nie tak, tylko że po prostu fabrycznie, z takiego ustawienia fabrycznego idziesz do tej szafy. Nie? No bo nie... To nie jest coś, z czym przychodzisz, mamo, sobie zakochałam się. Tylko po prostu no, idziesz do tej szafy, no i w tej szafie troszeczkę musisz zawojować i zależy właśnie, jakich masz... Od otoczenia to zależy, tak? W jakim się wychowujesz, od tego od otoczenia rodzinnego, od tych wszystkich czynników, które jakby pozwolą ci być sobą, na ile być sobą, na ile właśnie masz dobry kontakt z jakimiś ludźmi, swoimi powiedzmy mentorami, którym możesz to powiedzieć. I to mi się wydaje, że jest ważne, nie? Żeby jakby to dziecko czy ten nastolatek miało świadomość tego, że może po prostu z kimś pogadać, bo tak jak ci powiedziałam, że dla mnie bardzo wyzwalająca była ta rozmowa z Urbanem. To, że miałam, ale miałaś już 20 lat. Już 20 parę lat. I ja, mówię, też, ja dopiero wcześniej. No i dlatego nawiązuję do tego, że ja wcześniej dopiero z tej szafy powoli ci tam wychodziłam. No. Byłam w związku z dziewczyną ze szkoły i to też było bardzo ukrywane. Po prostu no taki był trochę może to wynikało z jej domu, który jest bardzo, bardzo taki, bym powiedziała, tradycyjny. No to też nie było fajne, no bo my jakby dawałyśmy koleżanki. Ja do tej pory odczuwam jakieś takie problemy związane z tym, że wiesz, że po prostu coś, że to jest coś gorszego, coś mniej wartościowego. No to są takie ciężkie sprawy. No i mówię ci, że tak jak już powiedziałam już o tej dziewczynie ze szkoły i to też trwało dość dużo lat. Dziś po drodze, wiadomo, przywieli się jeszcze jacyś chłopacy. To nie było takie konkretnie, że oj, budzisz się i oj, chyba jestem lesbijką, słuchaj, coś mi tutaj nie gra chyba, nie? Jakby, po prostu to takie są rzeczy, które początkowo wypierasz, potem jednak do ciebie wracają, potem...
to wszystko musi marynować i samemu się dochodzi do tego w końcu. Jak ty chcesz żyć, a jak od ciebie ludzie wymagają, żebyś żyła, nie? I jak ty to wtedy połączysz? Albo czy to się jakby łączy, czy się bardziej nie łączy? I wtedy po prostu ważne jest to, żeby wybrać tą swoją drogę i się nie przejmować, bo tak jak lubię to powtarzać, bardzo to lubię powtarzać, że wszyscy ludzie, którzy cię krytykują, nie wiem, jakieś twoje wybory osobiste, które nie krzywdzą innych ludzi, to dosłownie nie mają żadnego złego impaktu, wpływu na życie postronnych osób, no to nie jest nic złego z tobą, tak? Jeżeli nikomu nie wyrządzasz krzywdy, to nic nie jest złego z tobą. Czy to, jak wyglądasz, jak się zachowujesz, to nie chodzi o ciebie, tylko chodzi o obraz tych ludzi, którzy są po prostu gdzieś źli w sobie, sami na siebie i chcą przelać tą złość na ciebie, żeby tobie było też gorzej, bo widzą, że jest, nie wiem, że jesteś zbyt szczęśliwa, że gdzieś wychodzisz z jakiejś normy, nie? Wyskakujesz z jakiejś szufladki, w której oni się po prostu siedzą i tak nie chcą, wiesz, w ogóle nosa wytknąć, a jak ty wyjdziesz, to jak możesz, wracaj, nie? I no to jest naprawdę ciężki temat i bardzo uwalniające jest to, jak sobie uświadomisz, że to właśnie ten ktoś hejtujący ma problem ze sobą, a nie ty. Nie? I to jest taki game changer na moje. Czyli trener Jakub Urban pozwolił ci po prostu być sobą. I to było takie uwalniające. Tak, ja wcześniej też już sobie gdzieś musiałam jakieś etapy przejść w głowie, nie? Takiego samouwolnienia, no bo on by nawet pewnie nie zauważył, gdybym się jakoś skutecznie kryła. także to już wcześniej gdzieś, wiesz, znajomi wiedzieli i w ogóle jakoś tak powoli z tej szafy się, bym powiedziała, że się wyczłapywałam. No i później już jak poczułam taką sprawczość i moc i wiesz, i jakby te sportowe wyniki zaczęły hulać i dziennikarze coraz bardziej zaczęli się dopytywać, wiesz, o jakieś życie prywatne, no bo to jest normalne, że dziennikarze pytają się o życie prywatne, sama wiesz, tak? Lubią wiedzieć jakieś smaczki czy coś, nie wiem, żony, pieski, mężowie, nie? Itp. itd. Czy lubisz grać w gry, czy słuchać techno, nie? No ja z reguły, no tak, lubię grać w gry i słuchać techno, jest fajnie, super, trenuję, jest fajnie, chcę zdobyć medal, nie? Tak się zawsze kończyło. No i potem stwierdziłam pewnego razu, nie. Czemu? Jakby just say it. Co ci się stanie? Ktoś ci coś zrobi, coś stracisz. Nawet jak stracisz, to i tak zyskasz, bo będziesz sobą i właśnie dasz jeszcze może komuś innemu jakiegoś boosta takiego, wiesz, dopędzającego tą taką self... Czekaj, tam z tym listem angielskim dzisiaj, po prostu wczoraj się uczyłam i... dasz komuś takiego kopa, nie? Pewności siebie. No i faktycznie to i tak zaczęłam mówić. Po prostu w każdym wywiadzie praktycznie to zawarłam, że no tak, tutaj mam dziewczynę, albo tutaj to, tutaj tamto. Jeżeli akurat taką miałam, nie wiem, że wymyślałam sobie. I fajnie. No i właśnie wtedy już z tymi igrzyskami, jak już byłam z Julią, no to faktycznie te wszystkie nawet materiały przed igrzyskami, no bo byłyśmy takimi pretendentkami do medalu, nie? Gdzie 5 lat z podium mistrzostw świata się nie schodzi, no to ciężko, żebyś była czarnym koniem nagle, nie? Gdzieś. No to faktycznie już wtedy to było fajne dla mnie. Nie powiem, że to było trudne, bo też dużo osób z najbliższego otoczenia, nawet z tego sportowego, nie było w stanie zrozumieć tego dobrze. Ale jak to, że tak chcesz po co się tym tak afiszować, jakby chwalić? Ja nie biegam, nie? Ale czemu masz biegać? Czemu ty masz się afiszować? Przecież dosłownie w przeciągu ostatnich tam paru godzin wspomniałeś o swojej partnerce, nie? Czy partnerze. I to jest takie, właśnie, bo ludzie tego nie zauważają, nie? Nagle, jak ja powiem, że mam dziewczynę, no to od razu ludzie to zauważają, że ja się afiszuję, że ja to gdzieś podkreślam. A ja tego nie podkreślam, po prostu mówię to w rozmowie tak jak miliony innych ludzi. Nie? Tylko, że po prostu coś jak jest, wiesz, inny ma kolor niż to, co tam leży na stole, no to po prostu się wyróżni. I to ciężko jest ludziom załapać, że ludzie wcale nie chcą się afiszować, po prostu chcą to normalizować i chcą jakby, żeby to przesiąknęło do takiego poziomu mainstreamu, tak? Takiego po prostu niezauważalnej rzeczy,
która jest tak samo naturalna jak wszystko inne dookoła. Bardzo żałuję, ale naprawdę musimy powoli poszłam teraz, słuchaj. Dlatego jeszcze dwa pytania, ostatnie. Okej. Pierwsze. Żebyśmy się kondensować. Jak uważasz, co bardziej zmieniło twoje życie? To, że wywalczyłaś srebrny medal olimpijski, czy to, że w wywiadzie tuż po jego wywalczeniu pozdrowiłaś swoją dziewczynę? Mimo, że twój coming out nastąpił wcześniej, tak jak już powiedziałaś. Przygotowałaś się, co? Na kartce to masz? Tak, teraz mam w głowie. Teraz masz w głowie... Nie, medal olimpijski. No, przepraszam, że to nie mam wszystkich dookoła. Bardzo to idą... Idą te rzeczy jakby równo, nie? Wokół siebie, ale jednak wiesz, ciężko było ten medal zdobyć, bardzo... O wiele ciężej niż zdobyć dziewczynę. To jest też mój dobry żart, który bardzo lubię opowiadać. To uczucie zdobycia medalu olimpijskiego było dosłownie takim katarzis. To było takie uwalniające cię z tych wszystkich lat, tego wylanego potu, tej orki, kłótni, łez, radości, złości. Wiesz, to wszystko przeleciało przed oczami. To było taki moment, nie? Tak jak ktoś mówi, że jak się umiera, to przelatuje ci wszystko przed oczami. To mi przeleciało, jak już minęło się tą metę i ja, wiesz, poleciałam do tyłu, zamknęłam oczy i wiedziałam, że to się stało, nie? Że jakby te wszystkie czynniki, które nas doprowadziły do tego Tokio i te przekładanie tych startów, ten cały rok olimpijski, który był bardzo ciężki, bo byłyśmy dziesiątkowane przez COVID, przez moje kontuzje jakieś, przez potem powikłania po-covidowe. Naprawdę nie miałyśmy jeden medal Pucharu Świata, zdobyłyśmy przed igrzyskami jako takimi, więc jechałyśmy... Nie, jechałyśmy, wiesz, z taką dozą, bym powiedziała, nawet trochę niepewności, nie? Ale to, jak się zebrałyśmy i to, jak pokazałyśmy te wszystkie lata, które były warte tego całego wysiłku i... No, takie... Także nie, tego nie mogę porównać do niczego. Zdobycia medalu olimpijskiego, bo to wiesz, ktoś chyba musi być sportowcem, żeby to zrozumieć. Chociaż wiesz, no, są różne rzeczy w życiu człowieka, do których bardzo mocno dążysz i w końcu jak je osiągasz, zdobywasz, no to też jest bardzo oczyszczające, nie, uczucie. Ale pozdrowienie Julii tak bardzo naturalne i tak bardzo nieplanowane też jakby oceniam jako jedna z lepszych rzeczy, która mi bardziej wyszła w życiu, bo to mi bardziej wyszło niż zaplanowałam i do tego dążyłam, tak jak do medalu. A to mi po prostu wyszło. I to, ile ludzi do mnie napisało, że wiesz, jest szczęśliwych z powodu tego, że mamy w końcu jakąś reprezentację w kraju, że coś się zadziało, że jest jakaś nadzieja. Jakieś historie po prostu starszych osób nawet, które gdzieś opowiadały, że jak bardzo cierpią przez to, że muszą się ukrywać, bo nie czują tej pewności siebie, to było w ogóle rozwalające głowę, nie? Także też cieszę się, że do tego wszystkiego doszło i dalej jakby mogę działać w tym kierunku, tak trochę bardziej aktywistycznie, ale cały czas pozostając w tej swojej sportowej roli. Na pewno się umówimy na część drugą, ale teraz już na zakończenie. Latem 2024 w Paryżu. Będę. Znaczy, mówiłam ci, tak, że już wspominałam, że jestem po operacji kolana w sierpniu. W zeszłym roku zmieniłam trening całkowicie. Trochę zrezygnowałam świadomie z siłowni, takiej bardziej siłowej, maksymalnej, co się uważa za jedną z lepszych prewencji w sporcie. No, moja kondycja poszła w górę, niestety kolano nie wytrzymało. No i po prostu tam. No i od kwietnia się zmagam z tą kontuzją, która no, jest wynikiem takiego bardziej przeforsowania materiału niż jakiegoś jednorazowego urazu, co jest o wiele gorsze, bo nie ma takich protokołów centralnie na to, że okej, łamie ci się noga, idziesz w gips, potem robisz to i elegancko, nie? W jakimś tam możesz to wyliczyć na parę miesięcy. A tak, to jak ja miałam problemy z maziówką, z rzepką, no to się ciągnęło, ja próbowałam trenować
nie trenować, trenować, nie trenować i w końcu skończyło na tym stole, bo już nie byłam w stanie przejść nawet paruset metrów bez bólu. No i nie byłam w stanie się w tym roku kwalifikować na te igrzyska następne. Jest ciężko generalnie, jeżeli chodzi o całą sytuację, bo tak jak wiemy, Urban odszedł ze związku. My w pewnym momencie nie miałyśmy nawet trenera kadry kobiet i te przygotowania były naprawdę... Wiem, że już musicie kończyć, wiem, że pukają ludzie, więc to było to, była twoja. To jest pytanie, na które nie mogę ci powiedzieć tak lub nie. Czyli to jest na tą drugą część. To jest na drugą część, ale no na razie. Ale jest... ja się trzymam tego, że tam będziesz. Tak, generalnie taki jest plan. Taki jest plan. Nie mogę obiecać nic, bo to jest medycyna i ta noga się po prostu w swoich tam ramach regeneruje. I robię wszystko, naprawdę dokładam wszelkich starań, żeby ta noga była naprawiona, żeby ją naprawić. Spędzam po 5 godzin od poniedziałku do piątku w Karolinie. Więc naprawdę robimy wszystko, żeby w tym Paryżu się pojawić. Trzymam za to bardzo mocno kciuki. Katarzyna Zilman. Ola Schudenberg. Pięknie, dziękuję. I do zobaczenia. Do zobaczenia, dzięki. Sponsorem programu był Orlen. Sponsorem programu jest Orlen. Cześć, dzień dobry, to jest kolejny odcinek podcastu olimpijskiego i kolejna gościni, a w zasadzie powiedziałabym o niej gościni.